kolejki od Raupole stroje czerwone kontra Łódzki Widzew stroje żółto-czarne. Środkowy pomocnik Kosakiewicz próbuje do Kity, Kita na jeden kontakt do Kuna, Kun w pole karne po ziemi, ale nic z tego, na drodze piłki stanęli obrońcy, jeszcze Kosakiewicz do Kuna, ten gra 1-1, właściwie 1-2, Kosakiewicz w pole karne, Tomczyk, Kita, jednak w ostatniej chwili tutaj wyłuskali piłkę pole karne. Czerwono-biało-czerwonych. Teraz akcja Widzewa lewą stroną. Dobre zachowanie. Kity zszedł do skrzydła. W jego miejsce Michael Amejał, ale nie opanował piłki zagrywanej w pole karne, ale Widzew dobrze ustawiony. Gach przejmuje. Gach zagrywa do Tomczyka i Paweł Tomczyk oddaje pierwszy. Jest ona cała drużyna Widzewa niemal w linii na 20 metrze. Taka cięta róża w pole karne. Dobrze na zamknięcie, ale tutaj nie zdołał do niej. Kort kontroluje piłkę ładnie. Teraz Amejał w obronie uprzedził rywale. Znowu agresywnie. To się może podobać. Teraz dalekie zagranie. Granie dobrze na Pawła Tomczyka, rozpędza się Tomczyk, wbiega z lewej strony w pole karne, nie są w stanie go dogonić rywale, Tomczyk uderza, ale przeniósł piłkę bardzo wysoko nad poprzeczką. Bramkarz gospodarzy wybija piłkę daleko do lewej strony, Amejał najpierw wygrał główkę, teraz dostał podanie, rozpędza się Amejał w polu karnym. Michael Amejał, ładna przekładka, wbiega w pole bramkowe, ślizgiem, jeszcze będzie miał szansę, Mucha strzela na bramkę, ale nic z tego w ostatniej chwili tutaj biorze. Czasami ten dobry odbiór naszego zespołu wynika z niedokładności gospodarzy, ale czasami też z bardzo dobrej postawy właśnie nas w tym aspekcie gry. Dośrodkowanie w pole karne Widzewa i to za okazja dla gospodarzy do środka, ale miał tutaj duży problem z opanowaniem piłki Niziołek i teraz szansa dla Kity. Świetnie poradził sobie w tym pojedynku. Kita już pod polem karnym, zewnętrzną częścią stopy do Tomczyka. Tomczyk do prawej, prawa noga po ziemi, ale zablokowany przez swojego rywala nasz zawodnik, ale proszę, znowu po czubku. No ten jakby dostał tutaj takich dodatkowych sił po tej, jak założyło paskę kapitana. Kita ładnie tutaj próbował uruchomić. Nie trafił w piłkę, jeszcze gaszą ją w środku gospodarze. Trochę przypadku pod naszym polem karnym, jednak będzie to niebezpieczna akcja. Nie ma faulu, no i tutaj w ostatniej chwili jeszcze pojawił się Patryk Mucha. Toczonym właśnie pomiędzy tymi dwoma drużynami strzelił bramkę w 94 minucie z rzutu wolnego. Dziś bez niego muszą radzić sobie Widzewiacy. Będzie okazja na uderzenie z dystansu, jeszcze o rykoszet. Gotowe, sędzia policzył zawodników, wziął gwizdek do ust i właśnie w tej chwili rozpoczął drugą połowę. Gospodarze też niedokładnie w wyprowadzeniu i teraz w końcu Michael Amejał, chętny do gry 1-1. Mucha sprytnie, dobrze do Kity, ten jest w polu karnym, lewa noga, kontrująca piłka, dobrze to wymyślił. Dalsza trójka zawodników, teraz Kosakiewicz, no ale na nodze, jeszcze Mucha z wolei, ale bardzo nieczysto, zamieszanie, wybicie, niedokładne przez gospodarzy, mylą się tutaj w obronie, Kosakiewicz drugi raz, tym razem na klatkę piersiową Kity, ten po ziemi dobrze, ne, za mocno, dobrze udało się jednak dojść Michaelowi, nie wyszła piłka poza linię końcową, sprytnie Kosakiewicz do Michaela, ten w polu karnym, Michael po ziemi i tutaj jaką... ta piłka teraz nerwowo gospodarze. Gach dał się tutaj znowu uprzedzić Konradowi Nowakowi. Nowak wypuszcza Korta. Kort na narożniku pola karnego. Krystian Nowak naprzeciwko Korta. Kort do prawej strony, do prawej nogi, ale dobrze. Teraz Nowak wybił ją spod nóg byłego piłkarza Pogoni. Jeszcze strzała Adama Żaka. Lewą i prawą poprawia, ale piłka minęła w pole karne. Kosakiewicz na głowę Grudniewskiego, ten jednak wzięty w kleszcze, jeszcze skacze Nowak, jest Kun do lewej i to musi być rzut karny, taka decyzja arbitra. Będzie to zrobi dzisiaj Paweł Tomczyk, już powoli zmierza do piłki Paweł Tomczyk, prawa noga, nie ma gola, lewa noga do bitka, trzeci raz i gol! Nie ma gola, ręka, niestety. Dwa razy strzelał Paweł Tomczyk i dwa razy obronił Mateusz Kuchta. Za trzecim razem dobijał piłkę nasz napastnik, ale Widzewiacy rozgrzewają się poza bramką. Teraz dobry odbiór Poczobuta w środku pola. Przyjął piłkę Kita, rozpędza się Przemysław Kita. Nie są w stanie go dogonić rywale. Kita w polu karnym, minął pięciu zawodników i uderzył. Mucha na krótko z Poczobutem. Poczobut dobrze, prostopadła piłka do Muchy. Ten w pole karne skacze, Nowak wypchnięty. Jest Kita, lewa noga, ale wysoko.
Ameja po lewej stronie, jest Mucha, dobrze to zrobił Ameja, Mucha w polu karnym, ale nie wbiegł w nie, tylko odwrócił się w drugą stronę, Poczobut, dobra piłka na Muna, Kite i piłka mija prawy słupek. W kole środkowym odgrywa piłkę do Kosakiewicza, który podłączył się do tej akcji. Jest Kosakiewicz, 25 metrów do bramki. Przemysław Kita dobrze po ziemi do Muchy. Mucha trochę nam tę akcję zwolnił. Sprytnie sam jest Staler do Kosakiewicza w polu karnym. Niestety, dlaczego zabrakło kogoś? Piłkę na 30 metrze Przemysław Kita. Dobrze do lewej jest Dominik Kun. No może teraz Kun już w polu karnym. Dominik Kun do lewej nogi. Dominik Kun nawija. Jeszcze w pole karne Tomczyk głową, ale nie. Tutaj poczyna sobie od kilku sekund na naszej połowie, ale strata, jest okazja dla Widzewa, nie ma faulu na Kicie, wychodzą dwóch na dwóch z Tomczykiem, Przemysław Kita, 30 metrów do bramki, Przemysław Kita zagrywa do Tomczyka, nie ma spalonego, jest spalony, niestety, a Tomczyk i tak do Janusa, Janus do lewej strony, podłączył się tam Winiarczyk w pole karne, będzie, nie, spalony, broni ten. Widzewa, nie popychają, nie ma tu interwencji arbitra, jeszcze jedna piłka w pole karne, teraz Kita sprytnie, i tutaj dobrze, że wycofał tę nogę w ostację. No i zobaczmy, co zrobi Widzew, Kosakiewicz, nie, Gach miękko na 11, skaczą Widzewiacy, ale piłka wysoko nad poprzeczką, minutach za moment. Zobaczymy, dobrze, Trojak do prawej, no to będzie szansa dla Mikinicia, jeszcze rozgrywa piłkę do środka Janus, znowu Mikinić w polu karnym, Janus prosto w nogi jednak Grudniewskiego, no całe szczęście tutaj wrócił środkowy obrońca, bo naprawdę było groźnie, wrócił Czubak głębiej, zagrywa do Kity, ten świetnie do Muchy, wchodzimy na połowę gospodarzy, Mucha do prawej, Michalski pod polem karnym, już w polu karnym, Michalski strzał, ale prosto w ręce wysokości pola karnego, Samiec Stalar poprawia w drugie tempo, prosto na głowę pierwszego obrońcy, jeszcze piłka spada pod nogi Gacha, znowu Samiec Stalar pod linią boczną, dobrze na zamknięcie do Muchy, skacze Mucha, ale piłka wyląduje na górnej siatce, zagra w pole karne, Gach na szesnastkę, przegrywa pojedynek Grudniewski, a sędzia kończy to spotkanie. Widzew remisuje w Opolu 0 do 0, nie wykorzystując rzutu karnego na początku drugiej połowy. No i właśnie chyba z tego będziemy głównie ten mecz pamiętać. Gra rwa.